Już za tydzień. Co za tydzień? No na ślub. A, ślub. Tak, za tydzień. Duży wydatek. Jaki wydatek? No, te meble. Tak mi przykro. Nadszarpnąłeś się. A, jeszcze trochę zostało. Mnie nie tak łatwo wykończyć. Sprzedam trochę rzodkiewek. A zresztą moja Krysia pięknie mi za to podziękuje. Dla mnie Riesling. Dla mnie koniak. Nie, też Riesling. Też Riesling. Po ślubie nie będziesz pił. Mogę nie pić. No ale twoi koledzy zaraz cię wciągną. Jacy koledzy? No ten rymarz, albo ten od śrubek i kranów. Proszę cię, zerwij z nimi. No nie mam powodu. Ja proszę. A jeżeli ci na tym zależy? Wcale mi nie zależy. No to dlaczego? Słyszałeś? Zrób to dla naszej miłości. A ja będę dbała o ciebie jako małe dziecko. Ho. Co jadasz na śniadanie? No różnie. Najchętniej z chaboszczaka. Ładne rzeczy. Będziesz jadał porridge. Co? Porridge. Płatki owsiane na mleku. Przyzwyczaisz się. Może, spróbuję. Aha, zapomniałam cię uprzedzić, że codziennie rano o 6 wstaję i robię gimnastykę. No dobrze, bóg. A ty? Co ja? Mam sama robić gimnastykę, a ty będziesz sobie w najlepsze chrapał. O Jezus Maria, ale o co ci chodzi? Żebyś ze mną razem robił gimnastykę. Dobrze, będę robił gimnastykę. O Boże, co za mężczyzna, na wszystko się zgadza. Powiedz chociaż raz nie. Zaczekaj. O nie! Zrobię, co zechcę. A więc tak. A więc pijak. Od razu to zauważyłam, jak cię oczy zabłysły na widok kieliszka. W porę się spostrzegłam. Ale, Krysiu, o co idzie? Nic, nic. Jesteś wolny. Ale ja nie chcę. Za siebie płacę sama. Ale, Krysiu... I nie staraj się mnie widywać. Ale co się stało? Nic. Tylko to, że nie chcę za ciebie wyjść za mąż. Kategorycznie. Ale, Krysiu, nasze meble... Twoje meble. Przydadzą ci się. Te stare były okropne. Żegnaj. Krysiu! Słóweczko!